Badania są badania. Lepiej kupić jakąś elektrownię wiatrową. Różne, za chwilę masę przyglądający obraz pan przynajmniej. A być może taka będzie przyszłość. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Profesor Władysław Mielczanski, Politechniki Łódzkiej, łączymy się telefonicznie. Nawet nie umieją powiedzieć z Politechniki, tylko mówi z Politechniki. Jakoś tak jak jesteśmy w Anglo-Ameryce Białystok, to jak ktoś tam się nauczył języka polskiego, to mówi poprawnie. Ja bardzo, w bardzo wielu wypadkach słyszałam Politechniki. Nie mówią tam Politechniki. A tutaj Polska nie umie mówić po polsku. Polacy nienawidzą siebie i oceniają siebie wzrokiem, spojrzeniem. Na przykład, że katolicy pobili Janka Witka. To wcale nas nie dziwi, skoro Żydzi mogli zabić Jezusa Żyda. To nic takiego dziwnego. To się spotyka, to się zdarza w życiu. Ale wiecie Państwo, jak oni, Żydzi, 4000 lat czekali, i wtedy, kiedy Jezus przyszedł, oni wszystko zepsuli. Jako ten naród, który mógłby być uznany w oczach Jahwe, mieć uznanie u świata, rozpopularyzowany, to niestety, proszę Państwa, wszystko było odwrotnie. Jahwe już dla Żydów nie istniał, a Jezus Chrystus, który przyszedł i tego Jahwe reprezentował, to oni tego Syna Bożego, tego Jezusa Chrystusa zamordowali, Syna Bożego Jezusa Chrystusa zabili.